Cześć wszystkim ludzie, Arek z tej strony i witamy was w kolejnym odcinku naszych zmagań na naszym gospodarstwie. W kolejnym, bo jeśli poprzedniego nie widzieliście, to zapraszam właśnie do Riota, który sobie właśnie podjechał. Nie wiem, czy wie, że nagrywam. Wyjdź! Teraz może. Ej! Wyłaź! Co tam? Co tam? Nagrywam tego teraz. A, to czekaj, tylko vloga. Odnośnie oborę, tam to znaczy, to jest oborę. Tylne drzwi? Ja to dobra. Tutaj. Pyk. Dawaj. Gdzie żeś był? Na skupie? Nie no, trzeba rozładować przyczepę, nie? Bo będziemy zaraz... Ja myślałem, że ty na skupie jeździłeś z tym. Nie. Tutaj na szybkości, nie wiem, może wysypać czy... A, dobra, nie podoba, wysypię po prostu chwilę. Kipra, mam to. Weź wysokie. Ten, mówię, żeby jak ktoś nie widział pierwszego filma, to żeby do ciebie wbijali, nie? A, no, zapraszamy, no. Zapraszamy. Tam jest cała historia opisana, tego, skąd się, kupka. No. Tak, ale to wiesz, to zaraz, Bo ogólnie jak ktoś nie zna, całej, tam, także nie zna całej historii, o no. Nie zna ktoś całej historii, to właśnie zapraszam sobie do Riota. Sezon 9. I no. Dzisiaj będziemy kosić. Tak i ostatnio właśnie na odcinku u Riota żeśmy mówili, że kombajn jest na sprzedaż. I tutaj Janusz Cebula dobry tutaj podał swoje tak jakby chęć, wyraził chęć kupna tego kombajnu. Napisał: dzień dobry, tu Janusz Cebula, chętnie odkupię od pana ten kombajn, ale mam lepszą cenę, ponieważ chcę zaproponować 55 tysięcy i mój transporter. Link do mojego LX wklejam tu. Mam nadzieję, że jest to dla państwa ok, że się może spotkamy, chętnie przyjadę obejrzeć albo kupić, tylko że to będzie po żniwach, bo nie wiem w co teraz ręce włożyć. Jak będą panowie chętni, to piszcie wiadomości na tego LX-a. Pozdrawiam, Janusz Cebula. I chyba ten pan właśnie kombajn do niego sobie trafi. Bardzo fajnie napisał. I przy okazji też dostaniemy nowy sprzęcik, jakiś tam transport. Kurde, zarąbałem się w kierownicę, sorry. Aj. I to jeszcze w moim John Deere. Co to tak wolno jeździ? Dobra. Teraz tak. O. Zanim jeszcze go sprzedamy, no to musimy oczywiście... Na żółwiu był. Coś z nim jeszcze sobie podziałać. A, tu wiesz, że dobra, to już zjadę. Ło, weź mnie, nie strasz. Objechał dobra, w koło. W sumie i tak będziemy tędy jechać, bo ty jedziesz teraz na trójkę tam kosić, na nie? Na trójkę, tak, tylko czekaj. Dobra. Motowidła widzę, że są... Za szybko. Po rzepaku chyba jeszcze. Nie, za szybko nie. To znaczy nie wiem. No i dobra, jedziemy ludzie. Dzisiaj będą normalne już żniwa, nie rzepakowe. Kurde, ale oni tu jeżdżą, jak widzieliście? Nawet nie zwolnił. Wie, że to header, kurde, że to szerokie, gdzie tam? Zero pojęcia tutaj jest. Trzeba tak uważać na tych o. Nie wiesz, czy on jedzie, bo tych bez kierunków jeżdża. A i tu przy okazji mamy ten, do was tak jakby... Co ty mi się cały czas tak, kurde, spał? Mamy też do was takie pytanko, troszkę, bo tam ludzie pisali się, że o, wy dwóch łojców macie, że co wy, to jesteś nie tego. Polecamy obery sezon 8, dowiedzieć się wszystkiego, co tak, potrzeba. Jak ktoś nie wie, to my jesteśmy synami Waldka i tego, i Stacha. A skoro już w nazwisku jesteśmy... Tak zwane bracie po identytacie. Dokładnie. Arek i Riot to są nasze linki na YouTubach. Więc... Tak, możecie nam przypomnieć, jak się nazywamy, bo... Tak, piszcie w komentarzach. Piszcie imiona, jakie zgadną, tak. To będą to wymienione. Na komentarz najwięcej lajków będzie miał, to będziemy takich imion używać sobie. Nie mogę jechać. Czemu nie możesz? Nie wiem, nie mogę jechać. Jakby, nie wiem. Bieg mi! Kocha się kurzy, kurde. Drzwi otworzyłem. Weź spróbuj. A! Czekaj. A nie, no jest podpięte wszystko. To co jest? Możesz jechać do przodu? Ty, co się stało się? Szpierw normalnie jechał. Nic nie było, kurde, ten. I teraz co Januszowi powiemy? Że popsuty będziemy mu sprzedawać? Ty, ale czekaj, on w ogóle jak się włączy go, nie? To on nie trybi. O, jedzie! Dobra, ruszył, ruszyła maszyna. Gdzieś bieg nie chce ten, nie? No, nie, kurde, zgrało się trochę. To trzeba dobra, będzie już zrobić, bo jak ten... No, coś jest, kurde, patrz. Jeszcze abyśmy te żniwa chociaż przeciłali, kurde, no. Żeby komuś... Ale już normalnie jedzie, co nie? Już teraz tak, już aby komuś bubla nie obchnąć, o to mi chodzi, nie? Nie, to jeszcze go przeszukujemy troszkę, nie? Bo tam wiadomo, się go ogarnie.
dobry kombajn był. Kurde, no narzekaliśmy, znaczy narzekaliśmy. Mówiliśmy ostatnio, że nie narzekaliśmy, że się nie psuje i w ogóle. A tu kurde nam jakiegoś figla spłatał. Oj, gdzieś może bieg wyskoczył. No. Czekaj, tam pojadę na górę. Ty, właśnie, bo my na sieczkę mieliśmy, czy na słomę? Na słomę, dawaj, na słomę. A no to czego, kurde, żeś nie mówił? O, coś się, kurde, to... Dobra, to już odtąd pojadę, wiesz? Dobra, ludzi. Tam już jedne pół belki mniej będzie. O, dobra. No i tak to a, widzicie, to jest zaginę. Tutaj u nas. Żniw ciąg dalszy, ostatnio właśnie były żniwa rzepakowe. Tak? Dobrze chyba mówię, nie? Rzepakowe. Tak, rzepakowe mieliśmy, dokładnie. Bo już kosiłem też wczoraj pole i tak mi się popierdzieliło, które to żeśmy nagrywali. I co ono? U Riota wam się spodobało. Coś znowu, ej! Gdzieś skrzynia nie wyrabia, nie wiem o co chodzi. Ale jakby pod górkę ma problem, nie? On w ogóle ma jakiś problem, ty. Coś dłubałeś tamten? Nie, o, teraz jedzie. Nie jedzie. Przy tym nic nie było robione przecież. Tyle co żem pasek ściągał z tego. Z sieczkarni pierw. Bo coś luzy miał. O, patrz, to jakby on nie chciał, kurde, do przodu iść. Na nic. Dziwne. No. Ty coś mi chciało. Weź spróbuj. Kopnij go tam. Co to kurde osie? Oho. Co się chodzi? Tak strasznie, chodzi jakby strasznie głośniej. Powoli, nie? No. Nie no, nic nie było, kurde, przecież. O, całkiem zgasł. No weź teraz zapal. Już? Gotowy? Tak. Zamknąłem już tutaj. Dobra. No i daj mu, spróbuj mu dać. Odpalić go całkiem? Tak, włącz ten. Włącz mu sarnię. Dobra. Dawaj. Rusz trochę? No niech to pójdzie. Dawaj, rusz. O! O, dobra. Poszedł. Czyli jednak ten pasek był, nie? Chyba tak. Dobra, ja nie będę jechał, tylko tobie ci dam od razu. No. Trzymaj. Ty, wiesz co? Dobra, kurde, już się bałem, lipa, że... Lipa trochę, bo nie mam co robić. Może ja gdzieś ten, ruszyłbym z jakimś kultowatorem na tamto pole, co byliśmy wczoraj. Oj, jak obiadę parę razy, to byś i prasować mógł od razu, żeby to wiesz. O, aha. Prasować w sumie? No. Ale no ten. Bo tam jeszcze stoi zestaw przygotowany. Tą dużą. A to możesz nim podjechać, ja sobie ten czas obkoszę trochę. Czajcie gdzieś, kurde, ludzie. Niby chodził header, ale w ogóle gdzieś, kurde, mocarnia, nie ten, nie? Na nic to było, ale już żeśmy ogarnęli. Także spokojnie, bubla nikomu nie sprzedamy. My byśmy tak nie zrobili. Nie, to trochę się, pasek się poluzował, ale faktycznie mieliśmy takie. Po prostu zaczął się ślizgać i brakowało mocy, jakby nie tak, w ogóle tak, nie było przełożenia na tył tam, nie? I przy odpaleniu to lipam. Co to mu odwaliło? Przecież kurde chodził wtedy. No ale to nikt nie zaglądał. Myślał każdy, że o tyle lat się nie psuł to i teraz. No tak. Ale już jest dobrze. Już mamy nadzieję, że pójdzie kurde całe te żniwa by zawarli, że już ostatnie żniwa jeszcze przekosi. Przekoksi. Nie no i tak pójdzie by zawarli, bo jeszcze wiesz. On idzie do drugiego ziomka, nie? Do drugiego, no tak, od razu ma zrobiłem. Który będzie działał. Dobra, jadę jak coś, to zresztą jest tam. Nie no, ale mówię, że u nas w sensie przekosi, nie? Co? A, no. Stanę coś tutaj z tym? Bo ja jestem tutaj teraz tym, przyjechałem przy ciebie. Agrotronem. Nie widzę, gdzie jesteś. No i tu stoję koło tego. Na krawędzi tam. A, bo teraz to pod górę jedziesz, dobra. Tak. Ale wiesz co, ja tu powiem ci, że jak podprasowanie tobie, to ja będę jeździł raz przy razie zaraz. Tylko tutaj chcę dojechać. Obkosić raz w koło i dopiero raz przy razie będę jeździł. No. Dobra, znaczy ty tak możesz dokończyć, bo to nie jest taki, wiesz, zły teren, co nie? No niby nie, ale wiesz, jak prasować, to będziesz kręcił jakieś kółka. Kurde, uważaj tym golfem. Aż w sumie mógł zza krzaków nie widzieć, no. To też mu trzeba przyznać. Ano mógł. Dobra, ogólnie też tak wspomnę troszeczkę. Żeby tam ludzie nie byli zaskoczeni. Planujemy niedługo rozbiórkę domu. No. I się będziemy przeprowadzać na razie do sąsiada na chatę. To w sumie daleko dosyć. Bo kopalnia i pęka ten dom. Tak, wszystko to się. Tiry jeżdżą co chwilę, bo jadą na skup. To się wszystko telepie.
te ściany pękają jak durne i mówimy, jeszcze, burzymy kurde. I stawiamy teraz troszkę inny, taką lepszą, jakby powiedzmy, lepszym planem. Więc nie dziwi się, jak w kolejnym odcinku będzie rozpierducha na podwórku. No. Ale to tak tam. Poza... To przyjedzie ekipa. Tak, właśnie. Kasia Dowbor ma przyjechać i ma wyremontować nasz dom. Ekipka. Przyjedzie. To bardziej ten, do mnie do Poznania, nie? Przyjadą do nowej postaci. Tak, bo ten mem, że. Do mnie do Poznania. Co masz do Poznania, coś tam, nie? O, to muszę kaderem regulować. Kurde. Widzę właśnie, że regulujesz. Ciężki ten teren, kurde, jakoś to się siało lepiej. No to wiesz, to co innego, nie? Ale spore to pole no jest, powiem ci. Spore kawałek. Zawsze żeś ty je kosił, pamiętam. Jakoś tak wychodziło. No tera, tak. Teraz no mi tak. Wypadło i tak... Kiedyś chyba zaraz to kosiłem, ale to... Też poopuszczały się te tereny, bo te kopalnia właśnie, bo to te tunele, to oj, szkurde, sporo ludzi się wyprowadziło, bo to pola zalewało i w ogóle. Ale no. O, to jakoś tam sobie poradzimy przecież, co nie? No. Dobra, powiem ci, kurde, nie wiem, jakoś tak dwa zestawy sprowadziłem. No. Lipa z tym jednym kombajnem, ale nie no, w sumie dobra, bo jak ty tam kosisz. Nie no, już możesz wjechać, nie? Z prasą. Ja już teraz, no tak, no już wjechasz dalej, nie? Ja sobie też raz po... Proxo podjechać czy czym? A czym tam chcesz, no? W sumie Proxo podjada, nie? To masz dwa zestawy. Ale chce ci się męczyć już, weź tę 60-kę lujcowskę. Wiesz, ten, chociaż w sumie, no nie wiem jak tam ci się chce, czy wiesz. Zaraz sprawdzę, czy aż tak parno nie jest. Katalogowo to da radę. Nie no, powinna dać. Aż tak parno nie jest na dworze, to tam obejdziesz się bez klimy w 60, jakby ci się wiesz. Dobra, da radę katalogowo. No to dobra, to ja ten. Ile tam już w zbiorniku? O, już jest trochę. Jak tak, to tak. Dobra. O, tak o, będę jeździł i tam zaraz chyba nawrócę i tak z powrotem. Tam nie będę w koło objeżdżał, bo to na nic jest, widzę. Sami widzieliście, jak trzeba było machać headerem, kurde, żeby to... Nie, czy myślę, nie są, że tak wiesz, to widzę. Tylko... O, troszeczkę tak... wyżej. Jakbyś mógł to takie tylko U robić, jakby nie? W kształcie litery U. No to ja coś takiego mówiłem właśnie przed chwilą tutaj, no, pokazywałem to byłoby spoko. Ludziom na laptopie, że tu i z powrotem, tu i z powrotem. Dobra, i będzie ci i lepiej prasować i później lepiej będzie ten z przyczepą, bo tylko się odjedzie kawałek, a nie kurde, że trzeba będzie jechać na drugi koniec pola, bo te kurde zaraz trzeba będzie sypać, no. Będę leciał jeszcze. No i prędzej to jak zwykle jest. Będę musiał z drugiego końca pola zapierdzielać pociągnik. To mogło się wysypać, nie? Żeby wiesz, nie na 100%. No ale wiesz, to później zejrzałem już. A, dobra. No nie jestem już tam. Jak coś, to wiesz, syp tak jak jesteś teraz w razie, nie? Czy nie, za wiem. Każdym okrążeniem jakby. Postaram się. Ty sznurki dawałeś do tej do prasy, czy nie? Tak. A, dobra, bo ja tak wyjechałem, nawet nie patrzyłem. Dobra, już tutaj zawijam. Mamy siatkę. Mamy coś dziwnego, wiesz? Hmm? Bo jak migam kierunkami, to one mi same odbijały, tylko delikatnie skręcę raz, wiesz? A gdzieś ten przerywacz gdzieś ci tam nawalił. No, coś jest. No i ta 60-ka, to wiesz, ile oni raz ją remontowali, te ojce, to... No jeszcze może my i też. Dojadę. Gdzie będziemy nieraz remontować? Może tam co wlizie jeszcze. Powinienem dojechać do traktorów. Nawet nie U, tylko takie C robię, wiesz, jakby... Aha, że do skupu nawias, i do drogi później. Od skupu do ciągników, od skupu do ciągników i tak, wiesz... No dobra, może być. Ja tu już właśnie wjeżdżam. Szkoda, powiem ci, będzie tego kombajnu. Parę lat ładnych kusiłem nim. Ale no niech się no, ktoś następny myślę, cieszy. Że lepszy nadejdzie, nie? No. Dobra, już tu wjechałem. Zobaczymy, jak z tymi belkami to będzie szło. Mam nadzieję, że jakoś w miarę porządku. O, i tak to leci. Idzie? Idzie, dobra. Idzie, no. Znaczy, z górki na razie jest okej, nie? Zobaczymy, co nie, będzie. Nie, to akurat masz. Wiesz, o, no patrz. Aj. Co, full? Przejedź sobie teraz, śmiało. Ej, ładnie, pasuje ci ten zestawik. No, nie najgorszy. Lepszy od tej sipy mi się wydaje nawet. Bo ta sip ma to już każdy oklepany, to każdy ma. No i dlatego, żeś tak chciał.
No, trochę dobra, mało też kombajnem podjadę, to... traktorem, nie będę nawet się tutaj fatygował, tylko se zacznę od razu odtąd to. No, no, no. Dobra, na dojść fara nasypię. Ile tam masz w zbiorniku teraz? Full masz, tak? Tak. Tam było 3600 chyba, czy 3400 jakoś tak. Nie, to myślę, że nakusimy dwa zestawy, spokojnie. O. Znaczy, teraz taki, wiesz, troszeczkę mieliśmy dziwny pogląd na to. Jedno to też zaleta, tutaj jak ktoś chce kupić właśnie ten pan Janusz, to zaleta jest to, że szybki wysyp, a nie musi ta stać w bizonie i wiadomo ile czasu czekać, aż się wysypie, tylko... Leci to w miarę szybko, no. No, dobra, już się wysypał. Także no, gospodarstwo myślę, że takie ciekawe dosyć. Takie ale troszeczkę młodzieżowe. Nietypowe. Ogólnie to ten, też tak wspomnę, bo tam odcinek miał być trochę wcześniej, stąd, no, ale nam się trochę przedłużyło, no żniwa, no kamery i też same właśnie ten, nie było z tymi żniwami, no, że czasu też nie ma, bo tam jeszcze maszynę poogarnąć, no, i tak dalej za wieczorem. Bo tak się mówiło, że o, naładuję te baterie, ale jakoś, wieta, nie było kiedy naładować. O, tam widać, zooma wam zrobię, o, kabina tylko wystaje. No, żeby tu mijaków nie porobił. Dobra, już belka pierwsza poszła. O, tak, o teraz. Wiesz, miał taki zjechany lekko pokos na bok, taki jeden krótszy, bo właśnie tutaj się zaczęło chcieć wysypywać, że tak powiem. Spoko, spoko. No. A, bo ty najpierw se w koło objeżdżasz. Tak, no trzeba. Dobra, to tam, tam pokos, to ty se zostaw na koniec może ten pod górę. Jak ci się chce. Najgorzej jak ten belkę wypuścić. Ja już tam nabijam, ale tam ten. Właśnie, wypuściłeś z jednej już? Tak, już jedna poszła, no. A widzę. Jest dobra, tam. Pół drugiej mam akurat. No, słoma licha. No średnio, trochę średnio. Ale wiesz, to mało też ten nawozu dane w sumie bardziej chcieliśmy. Ale to wiesz, to tam. Nam to pod ziarno żeśmy, nie? A. Słomę to tam wiesz. Tutaj każdy prasuje, prawie to można kupić od kogoś, jak zabraknie dla tych. Na to się kupuje, to wszędzie możesz dostać. Tak. Dobra, o, i tu sobie nawrócę. No i proszę bardzo, jak siateczko, zbicie ładne. Elegancko. Tam, dobra. Z tym. Ten płot daleko, to się i wyrobię, czekaj to. A te lusterka tak pobite w tym, oj. No i dobra, już troszeczkę objechane. Niby kurde, header wąski, a jakoś idzie. Nawet widać, powiem ci, że słoma licha, bo nie bardzo nad ściernisko wystaje, tylko wiesz, włazi w to ściernisko. No, delikatnie, delikatnie. Jeszcze on tak, kurde, tę słomę tak tnie jakoś tak właśnie krótko. Ale jak dobrze zbija prasa, to jest okej. Okay. Kurde, rzucam mu trochę po tym polu. A, jeszcze nie widać w zbiorniku, to dobrze. A, czekaj, ja sobie tu przyjadę, bo tam właśnie jednego robiłem pokos, teraz drugi zrobię tutaj. No, no, ja też u ciebie widzisz taki ucięty w pół. Ty widzę, jakiś taki małomówny dzisiaj jesteś. Wiesz co? Po tych żniwach wczorajszych. A, po tych rzepakach? Tak. Też słyszysz dlatego, że o... Rano trzeba było wstać, pojechać do Lublina, wiesz, rozumiesz. A, no, 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 wiadomo. Dokumentację złożyć. Tak. Do dopłaty. No i już niebawem dostaniemy w końcu na te obory. No. A tam dom to jeszcze jako tako damy sobie radę, nie? Ale ten trzeba. Trzeba już ogarnąć obory samemu. No i bo... to znaczy, no. Także postaramy się jak najwięcej dotacji, jak najwięcej wyciągnąć z tej Unii. Żeby to trochę miało jakiś wygląd. Mieliśmy kiedyś grudziądz. Nie takiej Unii. Jak ta muzyka nie gra, kurde. Halo. Było tam chyba radio w 60. No było, tylko... Ale to i tak gówno było słychać, to wiesz. Ile tam no, zbiorników. O, powiem ci... Ten. Zdziwię cię, ale od brzegu chyba... Lepszy? Od lepszy brzegu było wtedy? Lepsze zboże, w tym dole chyba, niż tutaj na tej górce, bo... Objechałem znaczy, no, już ile? Dwa, trzy razy ten. I... I jeszcze nie widzę. A już dobra, już powoli widać w okienku, jak tam się sypie. Powoli coś widać już. Oj, zależy to też, kurde, nie? To jest teren różny. Jak masz niżej, no to jak tam gdzieś masz bardziej, powiedzmy, więcej sypniesz też. Wszystko się nakłada na to.
Berkiś też ma, ale to nic. Będziemy mieli w jednym miejscu. Lepiej zbierać będzie, opatrzcie jak jedzie sobie w pomarańczowej czapeczce. Czego trąbisz? A taką trąbam, wiesz. Ja to zaraz myślałem, że wiesz, że ktoś z drogi trąbi, bo coś chce. W ogóle jak ma... wiesz, na Grotrona czy na Yondera? Na Dojca sypałem. A. Na Dojca sypałem, bo tak jakoś pierwszy z brzegu stał. I... Solidarność, wiesz, marki. No tak, tak. Z Dojcara na Dojcara. W sumie w ogóle nie wiem, czy działasz jakoś tak lakier, tam strasznie zbladł. Co? Lakier tak nam zbladł jakoś. No bo wiesz, teraz... Był dzień, co padało. Zawsze był garażowany, a tak jakoś się nie schowało go. No, stało trochę też słońce, myślę, że paliło. No, ale w sumie tak, chcieliśmy do niego 7 tysięcy tak początkowo, ale... Mhm. Że dorzucił tego jeszcze tego. Wiesz co, może tak ci się wydaje właśnie, bo on stał w garażu, się wydawał zielony, a tutaj jak się wyjedzie na słońce, jeszcze tak teraz jasno jest. Słyszałem ci alarm od prasy. Oho, trzeba będzie się teraz wysypać chyba. Pika. Wiesz co, on zauważyłem, że on ma tak... Głęboko zbiornik, a później już na górze ten moment i się zapełnia, nie? Może to wiesz, ma taką bryłę tam, nie? Taki, tak, wiem. Tak, że na dole większe, a na górze może zwęża się. No w sumie widać, że tutaj jest taki kształt, gdzie on się mu zwęża. No jest taka linia zachowana tego kojbanu. Dobra, ja się wsypię od razu, żeby tutaj nie... O! No ale coś jest, powiem ci, coś słabnie pod górę. Tak w zeszłym roku nie było takich problemów. No wiesz, może delikatny remont by się przydał. Zrobimy jeszcze pewnie remont mu na sprzedaż. Chyba, że ktoś, wiesz, taniej sprzedamy po prostu i niech ktoś chce sam tam już robi co chce. No, bo później tak. Powie, o, jeszcze remont zrobili wraz do dupy. I będzie, że na nic. Sprzedają, jeszcze ogłaszają specjalnie, a sprzedają gówno później. O, już się wysypał momentalnie. To akurat no, fajne gitarka, właśnie, że moment... Gitarka. Ło, tu belka jest, kurde, nie widać za tego headera. No, uważaj, bo tam zostawiłem jedną. Poszedł, dobra. Fajne też, że nie musisz go jakoś katować na obrotach, on i tak sobie daje radę, nie? To jest też fajne. Ale co? Nie, że daje się mu lekko, nie, o to. A, że ten, kombajnik. Kombajnik, już. Nie chodzi na nie wiadomo jakim tam maksie, że aż silnik wypluwa. O, już tutaj tylko dwa ci te zostały. Chcesz te pokosić chwilę, jak się tam gdzieś spotkamy, jak zjedziemy się? No dobra, co, ty chcesz poprosować trochę? Łaj, ze dwie belki wypuszczaj. Dobra, tylko trochę się ten... Przesiądka znowu do remontu, żeby się ciągle ślizga. Znowu? Musisz do końca ślizgać, no. Tradycje łajców trzeba. Tak, o, ja mówię już, kurde, nie wiem, czy będziemy to... Jeszcze przód chciałem założyć, ale... Na nic. Nie wiem, powiem ci. Słyszałem, że jakiś niedługo się fajny model Zetora kroi. O. Można by coś. Ale wziąć. To... Czy na razie trzeba, to jakby myślę ten... No to nie wiesz, no jeszcze jest w planach jeszcze komoj do kupienia, komoj. To sporo pieniędzy pójdzie, obora do postawienia, jest... dom cały, nie? Także to, no, to w przyszłym gdzieś roku może. Mi się zdaje, na przyszły sezon. Pewnie. I to też jak będą pieniądze, bo to nie wiadomo jak to... Teraz te wirusy, to wszystko, to na nic, nie wiadomo jak to będzie z tymi wszystkimi wnioskami. A teraz co jedziesz? Nie, ja sobie tylko tutaj zawsze robię taki ten do nawrotu. Przedniaka. Dobra, to ja ci tutaj tylko wjadę w te, o. I żeby tu nie łazić po zbożu, ja tu sobie wysiądę. Ogólnie to już możesz ten, zaraz będziesz belkę puszczał, nie? Dobra, wysiadaj. Dobra, dzięki. Ja polecę. Dobra, no to jadymy. Ruszył. Będziesz umiał? Dobra, wyszła belka, pyk. Poszła. Idzie w miarę ładnie. No co jest, kurde? Podbierak się podniósł. A to ja podniosłem, bo po trawie jeździłem. Oj. Może nie puściłeś. No nie chciałem, wiesz, trawy nabierać, nie? Oj, przecież to i tak byś belki siana z tego nie zrobił. Ej, idzie ta 60 100%. No i dobrze. Jak nie, no jest jak fajnie, tego, no to dobrze. I to tak tęgo idzie nawet, powiem ci, kurde. Ej, powiem ci,
pole, takie dosyć spore, wydawało się mniejsze, szczerze mówiąc. Spore jest. Tu będzie, kurde... To jest jak z tym węglem ostatnio u babki, nie? Przywieźli. Oho. Babka mówi, weźcie mi, rozładujcie te. Weź mi, rozładuj te 2 tony węgla. Ja mówię, 2 tony? Tu nawet tony nie ma, nie? Ja za łopatę robię. I może jednak... Końca nie widać. Może jednak te 2 tony może być, nie? Robię. Mówię do babki, jednak to więcej niż 2 tony chyba nasypali. Cały dzień mi zeszło. No to wiesz, to się tak wydaje. Też kiedyś taki kop piachu przerzucałem. Mówię, o, godzina. O, a propos piachu, to się szykuje niedługo, będziemy mieli piachem zabawę. Co? Ja się zacznie lanie tych cementów. Ale to, oj, mówię, ekipę Kasidobor się zawoła tam. A, no w sumie. To jeszcze ten, chcecie się dopomóc jak zwykle? Tak, pomóc, kurde. Ty, w końcu będziemy mieli dobry internet na podłączu. Oni zawsze podłączają tam jakiś ten. Tak, pierdzielnie Kasia Dobor ze 2 razy młotkiem i... Ty żeś tryby dobre założył? Kogo? Tryby żeś dobre założył? A to tam? Czego te ślimaki się kręcą w drugą stronę? Nie wiem. No, w drugą się kręcą? No, gdzieś kurde... Nie pod ten... No zobacz sobie. Czekaj, dojadę tylko. Coś gdzieś kurde poprzestawiałeś, jak żeś... Oj, może ten... Mało, tak jakby... Nie, w tym no tak, się no. Pasek kręci, jakieś źle przełożyłem. No mówię, gdzieś na złe koło pasowe żeś chyba założył to. Znaczy, tu nie koło pasowe, tylko kurde mówię, tryb. Ale no, gdzie? No o, te boczne ślimaki małe. Na bok, widzisz, rozgarniają zamiast do środka. No, może tak ma być, ja nie wiem. Wiadomość. O kurde! Jezus Maria. Co, już nie? Bój się, już cię nie przejadę. No, też tak kiedyś miałem, jak miałem 4 lata. Ja nic się nie stanie, Oj, to był nas na tych live'ach z pola, ten wie. Dobra. Ile tam na tym? Nie wiem. Widzę, że jedna kreska baterii mi została, to trzeba będzie zaraz. Na twój jeszcze film starczy, to ja zaraz będę kończył. Dobra. Ale tak zaczął. Będziemy chyba jeszcze ten na innym polu, nie? To się dokończy gdzieś tam. To się podładuje. No, podładuje trochę ten. Możesz pojechać w sumie gdzieś tam to... O, zboże pojedzie, wyładuj od razu, nie? Gdzie? No to silosu tam. Tam gdzie tamto? Tak. Tam gdzie rzepak sypałem. Dobra, to ja dojadę tylko z tym. Dojeżdżaj. Te trzeba wyrzucić. Poszła. Dojeżdżaj jak komornik dla naszych ojców. Ciekawe, z tą nie trzeba by pojechać do nich kiedy. No, można podjechać. Ciekawe, jak tam się trzymają. Se pomyślą, kurde, sąsiedzi. O, na 2 ciągniki przyjechali. O. Się chwalą, kurde. Nie mogli jednym przyjechać, nie zmieściłoby im się, to na 2 przyjechali. Oj, no to jaja. Oni chyba teraz tego, Lublinka sobie kupili. Ta. Do transportu jakichś worków, nie worków. Dobra. Ja tu ci zgaszę, żeby to paliwo, kurde, nie szło na darmo. O. Jak se w tle pan kosi? Proszę bardzo. Czekaj, pan, możecie. Czekaj. Stój. Co tam? Stój. Zatrzymaj się. Już, hamuluję, to nie jest tak o. No teraz to już. Co już. Dalej? Cofnąć się? Nie, bo chciałem, wiesz, fotkę pierdyknąć. A to ten, to walnij, żeby jeszcze siątka była gdzieś tam w tle. No ale to za daleko, to może jak bliżej nie. Podjedziesz. Podjadę zaraz, dobra, no, to ja już te tutaj usta. Powoli zawinę. Ale tak to nie, to ja nie będę wywoził, bo jeszcze trzeba napełnić to. A, my tak, no to zaraz będę sypał też, nie? My tak zawsze ludziska na pamiątkę robimy sobie zdjęcia. Tak. Dokumentujemy, żeby nie było, że tak. Dobra. To w takim razie ja zapraszam na poprzedni film. Zapraszam na następny. Też do niego. Do Riota właśnie. Tak, i piszcie i te. Piszcie nasze tak, imiona. Zgadujcie nasze imiona i najlepsze będą używane przez nas. O, że tak powiem. Dobra.
Co ja właśnie zrobiłem? Czemu ci wlazłem? No tak. Nieważne. Trzymaj ta się. I co no? Janusz tam niech szykuje już, kurde, transporter po żniwach. Będziemy dzwonić, to kombajn będzie mu sprzedany. Tymczasem na razie. Dziękujemy za oglądanie. Do kolejnych. Cześć. Pa, pa. Na razie.